W kwietniu temat neuroróżnorodności wydaje się bardzo odpowiedni, ponieważ 2 kwietnia mieliśmy dzień dotyczący świadomości spektrum autyzmu, aczkolwiek samo zagadnienie jest szersze. Dlatego jestem bardzo zadowolony z tego, że jedna z moich dobrych znajomych, Weronika Tomiak, studentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Uniwersytetu Łódzkiego, i w jej przypadku zaczęło się od pomysłu kampanii społecznej w ramach Zwolnionych z Teorii. Projekt ten rozrósł się do rejestracji jako fundacja. Chodzi o neuroróżnorodnych. Prawda, Weroniko? Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie. Tak, neuroróżnorodni już działamy jako fundacja i staram się zrzeszać właśnie i samorzeczników, i sojuszników podejścia neuroodmienności, i ekspertów właśnie poprzez platformę i udostępnianie różnych treści i nie zamierzamy zatrzymywać się, tylko rozwijać dalej. I Radiolus z pewnością będzie towarzyszyć Wam w rozwoju, ale zacznijmy od początku. Weroniko, czym w ogóle jest neuroróżnorodność i dlaczego taka inicjatywa powstała? Neuroróżnorodność to dyskurs, taka zmiana w myśleniu, sposobu rozumienia różnic w funkcjonowaniu naszych mózgów. Była taka tendencja, aby patologizować różnego rodzaju mniejszościowe style myślenia, czy nawet cały czas widać nawet w nomenklaturze obecność zaburzenia, tak? Wcale nie są to w żaden sposób choroby, ale często osoby w ten sposób o nich myślą, w związku z tym, że diagnozę dokonują jednak psychiatrzy czy psychologowie. To jest naukowy fakt, że my po prostu jako gatunek ludzki różnimy się. Te różnice zostały w pewien sposób, czasem nawet selektywnie, w wyniku pozytywnej selekcji wybrane i przekazane dalej. Także te geny, czy to związane z autyzmem, czy z ADHD, są nieuniknionym, naturalnym elementem różnorodności między naszymi osobnikami. Oczywiście, ja tutaj nie umniejszam różnym sposobom funkcjonowania w spektrum i dla jednych może to być naprawdę bardzo duże wyzwanie i trudności. Dla innych może być to zamaskowana neuroodmienność, z trudnością dostrzegana przez otoczenie, ale naszym zadaniem jest tworzenie takiego ruchu na rzecz neuroróżnorodności, aby skupiać się i na tych wyzwaniach, które są związane z mniejszościowym neurotypem, ale przede wszystkim na mocnych stronach i zasobach, które te osoby niosą, bo to jest naprawdę inne spojrzenie, inny sposób myślenia. Jest to naukowy fakt, że my, mając różnorodne umysły w zespole czy w relacji, one dużo wnoszą i są przez to bardziej produktywne czy wartościowe często. Weroniko, jakie mity i szkodliwe przekonania na temat osób neuroatypowych powinniśmy koniecznie rozwiać w tej rozmowie? Myślę, że przede wszystkim mamy w społeczeństwie utarte, bardzo szkodliwe przekonanie o normalności. No, kto tak naprawdę jest normalny? Czym jest ta normalność? I przede wszystkim tutaj rola właśnie tą, od której zaczęliśmy, bo my wyszliśmy z założeń, barierą dla osób neuroatypowych w Polsce jest bariera świadomościowa i najpierw trzeba jednak zwiększyć tę świadomość, prowadzić kampanie edukacyjne, żeby to nie był temat obcy i coraz więcej środowiska by się o tym dowiadywało i potem stopniowo oczywiście postulując o zmiany systemowe i potem może urealniać, mając też wiadomo, my się też cały czas z Zuzią Kotryś, z którą założyłam Neuroróżnorodnych, no i oczywiście całym zespołem my się cały czas rozwijamy i też domniemamy, że będziemy mieć coraz większy wpływ na różnego rodzaju systemy w przyszłości także. Potem będzie to dobry punkt wyjścia, aby faktycznie te zmiany wdrożyć, czy rekomendować ich wdrożenie, czy może faktycznie w wyniku zwiększenia zainteresowania neuroróżnorodnością, czy to system edukacji, czy inne środowiska, miejsca pracy zainteresują się tym i faktycznie wdrożą dostosowania do osób neuroatypowych, wsparcie psychologiczne, czy też w ogóle takie uwydatnienie ich mocnych stron i dobieranie pozycji czy zadań, które będą im przekazywane w odpowiedni, taki adekwatny sposób. I to jest przede wszystkim stereotyp, że my naprawdę nie chcemy, żeby te osoby były w jakiś sposób, nie wiem, specjalnie traktowane, czy żeby znaleźć dla nich taryfę ulgową. Nie, to jest po prostu dobieranie do naturalnych predyspozycji. Wszystkim zależy na sukcesie i produktywności i szczęściu zarówno osób neuroatypowych, jak i
osób w ich otoczeniu, jakby dodatkowe jakieś wsparcie, czy jakieś zauważenie trudności, z którymi te osoby się zmagają, na przykład, no nie wiem, dotrzymywanie deadline'ów w przypadku ADHD, tak, może być odpowiednio adresowane i faktycznie przyczynić się do tego sukcesu, a na przykład większa kreatywność, która wynika, czy jakaś taka przedsiębiorczość, także udowodniona w wielu badaniach u osób z ADHD, może być zaś z drugiej strony w jakichś innych, czy nawet tych samych projektach uwydatniona i warto mieć świadomość tego, z kim pracujemy, z kim obcujemy na co dzień, aby to wykorzystać. Tutaj świadomość, w zasadzie brak świadomości, czy deficyt tej świadomości, bo to staram się też stopniowo co zmieniać, ale to wiadomo, że trudno jest dotrzeć do wszystkich i pewne nasze takie standardy myślenia, czy jakieś utarte schematy, no trudno jest zmienić. Tutaj taki problem, który się nasuwa odnośnie samego funkcjonowania osób neurotypowych, to jest to, że one często przepraszają za swoją odmienność. Naprawdę tego nie trzeba robić. W ogóle takie podejście i taka wiedza na to, że w różnorodności siła, czy to jest różnorodność neurologiczna, czy kulturowa, to jest naprawdę klucz do przełamania tych stereotypów, bo trzeba pamiętać, że to nie jest jednorodna grupa. Wśród osób neurotypowych jest nawet jeszcze większa różnorodność niż neurotypowych, można by było powiedzieć. Cały czas tutaj ta definicja jest płynna, kogo tutaj włączamy, może od tego powinnam zacząć, kogo to się tyczy, ale no, zaczęło się od środowisk autystycznych, tak jak wspomniałeś, ale to się potem rozrosło właśnie na dyspraksję, dysleksję, dyskalkulię, ADHD, niektóre osoby w kryzysie zdrowia psychicznego, właśnie z chorobami psychicznymi, czy też zespół obsesyjno-kompulsyjny, czy zespół Tourette'a. Także tutaj włączają się pod ten, można powiedzieć, umbrella term neurodiversity. Tutaj też właśnie trzeba mieć świadomość, że my jesteśmy zupełnie otwarci tego, jaką strategię osoby sobie przyjmą, patrząc na neuroatypowość. To ważne, żeby to one były z tego zadowolone, żyły w zgodzie ze sobą, typu jedna osoba w spektrum może uważać, może czuć się ze względu na to, jak jest też system naszego społeczeństwa i w ogóle nasze społeczeństwo ugruntowane, może czuć się osobą niepełnosprawną. Inna, czy to w spektrum, czy z ADHD, zupełnie może się nie czuć osobą z niepełnosprawnością, a nawet ubiegać się o orzeczenie ze względów jakichś prawnych, czy jakichś formalnych. A jeszcze ktoś inny może żyć do 40 roku życia bez diagnozy. Czy to ADHD, czy dopiero się dowiedzieć, czy na przykład jest w spektrum, jak po tym, jak jego dzieci, czy jej dzieci otrzymają diagnozę. Także to takie uświadomienie sobie, że to nie jest jednorodna grupa i nie można tutaj uogólniać i wrzucać wszystkich do jednego worka. Właśnie życie zgodne, edukacja zgodna z tymi postulatami neuroróżnorodności, o których my mówimy, czyli właśnie walka ze stygmatyzacją w systemie prawnym i oświacie, odejście od właśnie takiej patologizacji tych naszych różnic w funkcjonowaniu mózgu, czyli mówimy na przykład neuroodmienność, a nie schorzenie czy zaburzenie, pomimo tego, że te zaburzenia są cały czas nawet w tych akronimach obecne, ASD, Autistic Spectrum Disorder, ADHD, ostatnia literka D to także Disorder, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Przede wszystkim zwrócenie uwagi na szeroki wachlarz doświadczeń osób z daną neuroodmiennością, których one doświadczają. Ta idea spektrum, tak, że to wszystko są neurotypy występujące na spektrum, wyzwania, z którymi mogą się zmagać te neurotypowe mniejszości i skąd one pochodzą, często są też specyficzne dla danej osoby i w jaki sposób można je adresować i wspierać, tak? Przede wszystkim rozmowa, no i też zrozumienie przez osobę z neuroatypowością, z czym to się wiąże, tak? No bo nie mając diagnozy, ta osoba żyje często bardzo długo w niezrozumieniu samego siebie, samej siebie. I właśnie zależy nam na tym, aby budować most, tworzyć taką nić porozumienia pomiędzy osobami z tym typowym neurotypem, neurotypowymi, a osobami neuroatypowymi, żeby integrować, a nie wykluczać poszczególne jednostki. No i tych takich stereotypów to mamy mnóstwo, że dysleksja to znaczy, że nie chcę mi się uczyć, czy że jestem mniej zdolna, czy że ADHD to jest latanie po ścianach. No wcale nie, to jest zupełnie niezwiązane ze stanem rzeczy. Dysleksja nie jest związana z ilorazem inteligencji, IQ. U podstaw też tego, że czasem też czy osoba z ADHD ma niższe wyniki niż
pozwalają na to potencjał, czy nawet wiedza, czy umiejętności, to są często właśnie po prostu trudności z rozdysponowaniem tej uwagi, czy w ogóle specyfiką samego testu. Dyslektycy mają w systemie edukacji powszechnej, niestety systemu edukacji wyższej to nie obowiązuje, ale mają wydłużony czas na egzaminach. To faktycznie jest po coś, ale to też jest takie działanie zastępcze, tak? Bo no, nikt nie będzie tutaj sprawdzać pod tym kątem też tych zadań i tak dalej. Ale ADHD to nie dotyczy wcale tylko w znacznej mierze chłopców. Pomimo tego, że statystyki tak mówią, bo mamy problemy z diagnozą, tak? Więc no tutaj jest po prostu ten kobiecy fenotyp ADHD często niezauważany. W samej nazwie jest, że jest to deficyt uwagi. To wcale nie, bo to są trudności z rozdysponowaniem uwagi, czyli z jednej strony jest coś, na co dana osoba ma hiperfokus, taka umiejętność super, ultra skupienia, że wszystko, co się naokoło dzieje, jest wyłączone i ona się skupia tylko na tej jednej aktywności, a za chwilę są trudności z koncentracją i rozpraszaniem i skupieniem się przy innej. Nie narażajmy osoby neurotypowe na jakieś takie, i to słychać wielokrotnie w naszych historiach, które publikują osoby neurotypowe anonimowo bądź nie na naszych profilach społecznościowych, także zachęcam, ale nie chodzi o to, żeby mówić, że no, ty się musisz po prostu starać bardziej, pracować ciężej, czy masz się po prostu skupić, po co ci tyle stymulacji. Każdy ma jakieś swoje tutaj indywidualne potrzeby i chodzi o to, żeby te osoby neurotypowe nie musiały zderzać się non-stop ze ścianą, gdy będą o cokolwiek prosić, żeby nie wynikała z tego ich jakaś niska samoocena ze względu na brak diagnozy czy niezrozumienie siebie właśnie. To często naprawdę dzieje się tak, że potem osoby otrzymują najpierw diagnozę zaburzeń lękowych czy depresyjnych, a dopiero potem, tak, najpierw jest u nich diagnozowany epizod depresji, a dopiero potem otrzymują diagnozę ADHD na przykład. Także to właśnie takie podejście, odpowiednio rozumieć to, z czym to się wiąże, że to są te trudności z rozdysponowaniem uwagi, a nie deficytem, że to wcale one nie muszą się objawiać też lataniem po ścianach tak zwanym, tylko też na przykład po prostu niepokojem czy jakimś zmożonym napięciem mięśni i tak dalej, że tutaj wszystko zależy od tego, jak dana osoba na jakie środowisko też trafi, wiele zależy, bo to bardzo łatwo można odnieść do niepełnosprawności fizycznych. Amelka jest niepełnosprawna, bo jeździ na wózku. To jest taki medyczny model zakładający niepełnosprawność. A w modelu społecznym to ta Amelka jest niepełnosprawna dlatego, że w budynku, do którego chce się dostać, nie ma podjazdu. Tak, i mając podjazd, ta niepełnosprawność w pewien sposób zanika, tak? W cudzysłowie oczywiście, ale tak samo jest z ADHD. Jeżeli ja się z niepełnosprawnym, tak medycznie możemy podejść do pewnej sprawy czasami, bo ma ADHD, wcale nie. On jest niepełnosprawny zgodnie z takim społecznym modelem niepełnosprawności, bo w danej szkole nie ma nauczyciela, który rozumie jego potrzeby. Także to jest wszystko skupienie się na innej perspektywie. I ja oczywiście tutaj podkreślam, że neurotypowość nie równa się niepełnosprawności. Może nią być czasem w opinii danej osoby, która to doświadcza, czy komisji, czasem także ze względów jakichś prawnych czy organizacyjnych, bo orzeczenie o niepełnosprawności to jest nic innego jak niepełnosprawność prawna, tak? Czasem osoby są w pewien sposób niepełnosprawne, ale nie ubiegają się o to orzeczenie, bo też jest im niepotrzebne. To jest związane z naszym wymagającym reformy systemie orzecznictwa o niepełnosprawności. Także myślę, że odnosząc to do właśnie takiego fizycznego spojrzenia, pomaga to trochę zrozumieć i jednak sobie stwierdzić, że nie skupiamy się na tym, że ktoś stanowi dla nas problem, tylko skupiamy się na tym, jakie bariery ta osoba, jakich barier ta osoba doświadcza i jak je rozwiązać, jak je zminimalizować, jak je znieść, jak je zmniejszyć. Oczywiście zachęcamy osoby neurotypowe do dzielenia się swoimi doświadczeniami i swoimi historiami. Można je nadsyłać na neuroróżnorodni bez polskich znaków @gmail.com i prosić o publikację. Ze zdjęciem, bez, anonimowo, nie pod pseudonimem, jak sobie życzymy, ale właśnie takie autentyczne historie często potrafią wiele uświadomić o tym, jak funkcjonujemy jako społeczeństwo i funkcjonujemy w systemie i ustrzec, mamy nadzieję, innych od tego, co się dzieje złego w ich życiu, aby to się nie powielało. Bo jest naprawdę wiele, czy to zalet i odkrywają to nawet liczne firmy, korporacje, właśnie benefitów związanych z rekrutowaniem pracowników, czy to w spektrum autyzmu neuroróżnorodnych, z neuroróżnorodnością, ale też wszystko zależy też od miejsca, gdzie się znajdujemy. Cały czas jednak jest takie podejście, bo ja mówię, to nie chodzi o to, nikt nie chce współczucia. To właśnie jest takie podejście, że my chcemy zapewnić osobom neurotypowym empatię bez współczucia, i zrozumienie bez syndromu rycerza,
po prostu my nie chcemy za wszelką cenę jakoś ich ratować, wybawiać, być tutaj, wiadomo, rycerzem na białym koniu dla kogoś, którego mózg funkcjonuje inaczej. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, aby włączać faktycznie te osoby i aby miejsca przestrzeni publicznej były faktycznie dla każdego, umożliwiały uczestniczenie każdego i były dostosowane do każdego. Także sobie i Wam życzę, wszystkim słuchaczom, i bardzo dziękuję za uwagę jedności w różnorodności. To są bardzo ważne życzenia i bardzo ważne kwestie, które podnosisz, ale jesteśmy w Radiu Akademickim i również Ty masz coś wspólnego z tym, żeby sytuacja osób na uczelniach właśnie z całego spektrum neuroróżnorodności stawała się coraz lepsza, więc zdradź nam szybciutko, jakie masz plany na ten temat, bo można tobie już pewnego sukcesu na pewno pogratulować. Więc o co chodzi, Weroniko? Dostałam niedawno grant właśnie i będę prowadzić badania sytuacji osób neuroatypowych na uczelniach wyższych w Polsce i będę tworzyć diagnozę i rekomendacje, bo tutaj przede wszystkim bardzo mało jest w ogóle badań ze względu na to, jak system funkcjonuje, diagnostyka i sama świadomość neuroróżnorodności. Bardzo mało jest też badań, które by w jakiś namacalny sposób to obrazowały. W szczególności, że no, u nas nawet systemy zakładają, że dysleksja to magicznie wyraz z ukończeniem 18, czy wraz z ukończeniem szkoły średniej się magicznie wyrasta i potem już na przykład dostosowań jakichkolwiek w trakcie studiów czy dalszej edukacji nie ma. I faktycznie ja bym chciała zbadać to zjawisko, jak to wygląda wśród wybranych uczelni różnych typów, medycznych, artystycznych, politechnik właśnie, czy uniwersytetów, i faktycznie zacząć pracę nad tym, aby może kiedyś pogłębiać ją o propozycje takich realnych rozwiązań dla osób neuroatypowych, taką bardziej szczegółową, z perspektywą wdrożeniową, aby coś się naprawdę zmieniło, bo my widzimy dużą dysproporcję, jakie wsparcie osoby neuroatypowe otrzymują. To znaczy na przykład, nie wiem, jeden uniwersytet ma centrum wsparcia akademickiego, czy pomaga osobom nawet nie mającym orzeczenia, nie mającym diagnozy, pomaga w różnych kwestiach, tak? Czy to wsparcia psychologicznego, czy jakichś warsztatów. Są te struktury, zazwyczaj deficytowe, ale są, a inne na przykład nie, że tutaj te wymagania, by skorzystać z takiego wsparcia, zazwyczaj są to miejsca prowadzone przez biura osób niepełnosprawnych, czasem tylko takie. No to zależy właśnie, jak to wygląda w tej kwestii, ale ja tutaj mogę podać przykłady z Wielkiej Brytanii, gdzie tutaj nawet na takich uniwersytetach jak Cambridge czy Oxford jest bardzo dużo dostosowań do osób neuroatypowych, które się faktycznie sprawdzają, i jedną z takich ciekawych praktyk jest między innymi body doubling, czyli po prostu takie organizowanie. To można sobie też na własną rękę w pewien sposób zrobić, ale to jest właśnie to wsparcie, że to jest w jakiś sposób ustrukturyzowane i zapewnione organizacyjnie. Zapewnienie takiego mentora, z którym można po prostu pracować. Typu osoba z ADHD ma trudności z dotrzymywaniem deadline'ów, jakoś trudności z wykonaniem jakiejś mało stymulującej aktywności do końca, czy w sposób dobry, taki, na jaki potencjał jej pozwala, tak? Jest maczowana z osobą, z którą po prostu spotyka się tylko na przykład w bibliotece i ta osoba tylko pracuje obok, czy w ogóle gdziekolwiek indziej, i ta osoba tylko pracuje obok, i to jest faktycznie realne, że ta osoba potem z ADHD się mniej rozprasza i kończy te zadania, więc to jest nawet tego rodzaju pomoc, niekoniecznie tam wydłużenie czasu, chociaż to też jest praktyka, której u nas brakuje oczywiście. Tam jest ustrukturyzowana chyba 25% dodatkowego czasu na egzaminach, czy też możliwość pisania na przykład w przypadku dysgrafii, czy innych jakichś trudności uzasadnionych, też byśmy musieli mieć realne takie praktyki przyznawania tego wsparcia, żeby to nie było nadużyć, ale także możliwość pisania, przystępowania do egzaminu na komputerze też jest zapewniana. Także szerokie spektrum tutaj tych rozwiązań,
które mam nadzieję do nas będą stopniowo wdrażać, bo u nas no jeszcze jest faktycznie, że jakieś gdzieś tam się trafi osoba jakaś progresywnie patrząca na neurotypowość i jest to wsparcie, a na innym uniwersytecie na przykład taka osoba się nie znalazła i brakuje. I to przez to na przykład student studiujący w jednym mieście spektrum, nawet ten sam kierunek w innym mieście może mieć zupełnie inne doświadczenia, inny rodzaj wsparcia. Także myślę, że będzie to ciekawe i zobaczymy. Do końca roku będę w tej kwestii działać i zobaczymy, co powstanie. Praca na pewno, którą będziemy kontynuować, no ale także jako fundacja nie zamierzamy próżnować i także zachęcamy do śledzenia naszych kanałów, gdzie będziemy informować o naszych działaniach, pracach i odkryciach nowych. Zatem podsumuj, gdzie można odnaleźć wszystkie socjale Fundacji Neuroróżnorodni i co już możemy tam odszukać i co właśnie, jak już wspomniałaś, będzie w najbliższych miesiącach publikowane. Powiem tak, nie będę do końca zdradzać, co będzie opublikowane. No, na pewno czeka nas parę recenzji teraz w najbliższym czasie, tak zwanych neuropolecajek, które czytamy i była ich premiera też właśnie w kwietniu w związku z miesiącem sfokusowanym właśnie na neuroatypowość. To na pewno będzie. Nasze kanały funkcjonują pod nazwą Fundacja Neuroróżnorodni na Facebooku. Na Instagramie także można znaleźć Fundacja Neuroróżnorodni, ale ta główna nazwa to jest neurodiversitymovement.pl. Jesteśmy także na LinkedInie, także pod nazwą Fundacja Neuroróżnorodni i jest parę filmików na YouTubie i ten YouTube także będziemy rozbudowywać i nasza strona też już istnieje, neuroróżnorodni.pl, bez polskich znaków, jest poddawana przebudowie, także będzie się tam sporo dziać, ale już i tak można sobie w uporządkowany sposób w poszczególnych zakładkach poszukać właśnie czy neuropolecajki, czy jakiejś bazy informacji, czy historie neuroatypowe, które publikowaliśmy sobie poczytać, czy jakieś infografiki, co jest zazwyczaj też wiele z tych rzeczy dostępnych na platformach, ale może łatwiej będzie po prostu do nich dotrzeć tu, a fanpage'e śledzić na bieżąco, chociaż do postów czy publikacji z przeszłości także zachęcamy. Zachęcam do śledzenia i zapraszam osoby neurotypowe do dzielenia się swoimi historiami. Co chciałabyś nam wszystkim zostawić po tej rozmowie? Jakieś masz konkretne przemyślenia? Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby szerzyć to dalej, to znaczy ja mam jakąś świadomość, żeby przekazać to dalej i bardzo jest to satysfakcjonujące, jak na przykład po naszych warsztatach pojawiła się publikacja. Uczestniczka naszych warsztatów była tak zainspirowana, że potem podjęła się napisania o neuroróżnorodności w swoim środowisku i taki aktywizm społeczny to jest coś, na czym nam zależy, żeby faktycznie potem być czy to samo rzecznikami w przypadku osób neuroatypowych, czy w przypadku osób neurotypowych właśnie budowanie takie świadomości, i aktywne budowanie mostów zrozumienia pomiędzy różnymi grupami umysłów, tak aby żaden nie był wykluczony. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję Tobie bardzo i jak już sobie obiecaliśmy jeszcze przed tą rozmową, będziemy, myślę, w kontakcie i jeśli będą kolejne ciekawe inicjatywy, ciekawe momenty, warte wspomnienia na naszej antenie, no to już możesz być pewna, Weroniko, że bez żadnego problemu tutaj we Wrocławiu, w naszym akademickim Radiu Luz, będziemy o wszystkim na bieżąco informować. Także życzymy powodzenia w badaniach i w rozwoju fundacji. Dziękujemy bardzo. Dziękuję w imieniu całego zespołu, który bardzo serdecznie pozdrawiam.